Let's go. Zaczynamy półfinał ESL Open Cup. To jest edycja europejska, 50. Dość równa 50. No i Blaise zaczyna kulturalnie od Spawning Pula. Trochę się naczekaliśmy na start tego meczu. W kolorze czerwonym Alex Zunderhaf, to jest gracz z Ameryki, ale gra na europejskim serwerze, bo może i w europejskim turnieju. No bo strefa czasowa widocznie mu tak nie przeszkadza i też opóźnienie w sumie nie jest takie tragiczne. Zresztą NiP często trenuje na tym serwerze. Także musi być wszystko dla niego akceptowalne. A Blaise zaczyna 12 pula i do tego jeszcze dołoży mu tutaj chyba hacze. I to jest moim zdaniem najtrudniejsza wersja do obrony, jeżeli chodzi o proxy hacze. Coś pięknego. I cyk. Ale NiP chyba zna odpowiedź, bo już widzę, że robi forge'a. Tutaj pylon, a tu będzie chyba przejście dla zerglingów. No zobaczymy i tak za chwilę. Dobrze. Zaczyna się. Już otacza zelotę. Kanona jak nie było, tak nie ma. Uwielbiam Blaise'a za te buildy. Kurczę, ale jednak skasowanie haczerki to jest pewna rezygnacja. Szkoda. Jedziemy. Uwielbiam. Pięknie. On to wygrał już. Najlepszy, że on to wygrał, mimo że skapitulował. Tą agresją, jakby już widać, że... No nie, no ale to jak to ma? No nie da rady z perspektywy NiP'a chyba tego wygrać. Jeszcze mu... No, dokładnie, dokładnie. Za dużo probek, aż 10 stracił NiP. No jak tu Blaise'a nie lubić? GG. Kolejna mapa, let's go. Blaise po raz kolejny, kulturalnie 12 pull. Połączony z haczerką u NiP'a. Coś pięknego, coś fantastycznego. I praktycznie ta sama reakcja u NiP'a. Jazda, jazda. No, co tym razem? W zasadzie to samo zrobił NiP teraz. To jest dokładnie tak samo zagrał. O, ale jest Cybercore. I teraz tak, Zelota zdąży się tu pojawić. Chyba dobrze zagrał. NiP. Robi też kolejnego zelotę, to też prawidłowa rzecz. No i kanon. Niebawem chyba kanon. Postawi go, jednak postawi. Pokora przywrócona przez poprzednią próbę. Tu z dronami jedzie! No uwielbiam go! A on wie, że to z dronami? Jakby wiedział, to by się zabarykadował. O mój Boże, ale... Ale stara sztuczka, starsza od węgla. Taktyka z poradnika. I miazga. O mój Boże, no uwielbiam Blaise'a. A, ale i tak nie wyszło? Serio? Wow, okej, za dużo probek widocznie miał Protos. A i sami widzicie. Raz wejdzie, raz nie wejdzie. Raz wyglądasz jak Bóg, raz jak Blaise w tym momencie właśnie tak. No nie, no to już Blaise, poddaj się, błagam cię, bo o czym my tu rozmawiamy. Dobra, wyklikane lingi, chociaż udało się też akurat złapać adeptkę, co było oczywiście dość niewybaczalnym błędem NiP'a. Tak, ten Blaise optymista bez ekspansji, na małej liczbie dronek. Te drony też nie pracowały przez długi czas, bo one jechały przez mapę, dlatego wykres taki tutaj czerwony, korzystny dla NiP'a. Ekstraktor? No nie wiem. Ale fajne wersje robi Blaise, tak zmienia niby to samo, ale jednak coś innego. Jeszcze go trochę pomęczy adeptka. No i ucieczka. O, dało się Blaise'owi ją zniszczyć, nice. O, ale tu przez chwilę drony nie pracowały. No dobra, no Blaise siedzi w grze, której teoretycznie wygrać nie ma najmniejszego prawa.
Uwielbiam Niba za to, że dostawia gateway i robo bez ekspansji nadal. Bo zobaczył właśnie ten ekstraktor. No i ma świetny zwiat. No, no, a jak najbardziej polecam mikrofon osobno. Jak się zaczyna. Zresztą mikrofonu się i tak często nie używa, chyba że streamujesz. To wtedy może jakiś headset, tak, ale... Tak to każdemu bym raczej polecał jakiś odpinany. Znaczy nie odpinany, tylko są takie mikrofony, nawet za 2-3 dychy, które spoko brzmią. Masz to osobno i jest git. Mi się bitsy za 1200 rozkleiły po deszczu, niby wodoodporne. O mój Boże, nie. Co ja czytam? Cone pchełki za 600? Jesus. Tak, faktycznie stream się robi trochę niestarcraftowy momentami. Ale ja nie wiem czemu Blay. Co? Ale zobaczcie, jak ciekawie rozlał biomasę w ogóle po lewej stronie, tak maina. No w sumie nie miał jak... Ale czemu to w ogóle nie ma ekspansji u Niba? Co się dzieje? Nib wie, że wygrał. Do tego stopnia, że już olewa wszelkie zabiegi dające mu 100% zwycięstwo. On podejmuje minimalne ryzyko, żeby... Byleby się już ta mapa zakończyła. To jest dopiero... komedia. Forcefieldy, ale gdzie w te forcefieldy rzucać w sumie, jak nie ma wroga w ogóle? No może rampę mu przyblokuje, nie wiem. O, w końcu robi Nexusa. Najlepsze jest to, że Blay widział chyba ten brak Nexusa przez długi czas. Do czasu, aż oczywiście nie pojawił się Warpism, dzięki któremu zestrzelono Overlorda. No dobra, no do Nib wchodzi... No bo nic go nie zatrzymuje. No teraz może coś się zadzieje. No i po ekspansji nic jej nie broni. Mikruj. Ładnie uratował niektóre centry, ale też jedna padła. No i jest tylko wrzucić jakiś zelotów, może adeptki. No właśnie jest zelota, ale tylko jeden, bo nie ma kasy na więcej. Rzucasz Blay tak długo siedzi w takich grach. Nip na szczęście nie ma tej przypadłości, z poprzedniej gry wyszedł dość szybko. Ale mu szarpie tego Prisma. No i GG. Niesamowicie długo grają ci zawodnicy. Kiedyś wychodzili dużo szybciej z gier, nie? Jak była ta gra już przegrana. Ale szanuję Niba, że nie zagrał ekspansji, tylko zrobił robo i atakował, bo wiedział już, jak bardzo jest do przodu i to się praktycznie musiało udać. Ale no, większość protosów by raczej robiła ekspansję i tak dalej, i tak dalej. Bo by się trochę jednak może obawiali, że a, może jednak Blay się obronił od ataku i będzie źle. I całe 9 minut te obie gry. Na nagraniu. A mamy już 1-1. Jak go tutaj nie lubić? Jak go nie uwielbiać? Let's go. Znowu 12 pól, jakiś kulturalny Ukrainiec. Wie co to ryzyko. No a Nib znowu będzie próbował się bronić. Widzę, że uznał, że okej, on pewnie już teraz zrobi ekspansję, to ja mu tę ekspansję zablokuję na początku. Taki misterny plan Niba widać. A to nic z tego. Doskonale. O! Te słuchawki za 1200 reklamowałem, półtora roku po gwarancji.
i nie chcieli wymienić na nowe. Rzecznik praw konsumenta i znajomość prawa pomogła. O, to wygrałeś, nice. Nawet po gwarancji? Ten... Chciałem, że po gwarancji to już nic nie można. A tu psikus, oszukanet. No dzięki, dzięki za info. Ciekaw jestem. Ale to co, wymienili ci na nowe? Czy oddali kasę całą i pyk na nowe słuchawki? Ohoho! A tu co się dzieje? Ja myślę, że Blay robi te hacze. Wiadomo, że chciał tutaj tę haczerkę zbudować, ale ja myślę, że on robi po tym 12 poolu hacze tutaj. Trochę też dlatego, że liczy może na to, że Nip skasuje swojego Forge'a. A nie, Forge nie był skasowany, jest za to kanon. Jaka ciekawa wersja, nie? Żeby z Nexusem, taki Forge Fast Expand stary dobry. Nip robi w razie czego gateway'a, żeby za chwilę uzupełnić, zalepić to miejsce Cybercorem. A tu Blay wpada z nienacka. No i teraz co bić, czy tego gateway'a, czy tego? Tego mogą cztery lingi atakować, tutaj mogłoby pewnie wszystkie sześć, ale walczy. Ale walczy. Jedziesz, jedziesz. Nip, jaka panika. Chwilę probek. Ale co Blight? Aha, bo on teraz w roachy poszedł. Jakie to jest IQ 200 znowu? Bo tak sobie myślę też, że no kurczę, no z Pynami, z Erglingami to chyba nie pójdzie. A on pyk roachem go. Karakanem. Oj, nie wie o tej haczy. To jest bug. Jedziemy. Adeptka jedna i na jednej się póki co będzie ograniczać. To Nip chyba nie wie, ale już powinien widzieć to błoto. Jak widzisz błoto koło swojej bazy, to wiedz, że coś się dzieje. No i natychmiastowo nie widzę, że Nip nie robi kolejnych probek. To jest już oczywiście reakcja. No i pyk go Ravagerem między oczy. Tylko jeden Ravager, ale zaraz będą kolejne. Powinien już oczywiście Blay strzelać w kanona. Nie ma... O mój Boże, nie ma żadnej baterii, nie ma niczego. Nie ma Niba. 2-1, synu. Skasztaniłeś. Nie no, Blay to jest cudotwórcy. Chociaż udało się Stalkera jeszcze wyprowadzić, kto wie. Zgunia. I jeszcze strzał w pylona i nie będzie baterii. Nie będzie leczenia, nie będzie strzelania Stalkerem. O, Adeptka i tak ma małe obrażenia, chociaż dobiła Ravagera. I GG. No przecież to jest geniusz. Nice. Ile to jest wersji proxy haczy z no, 12 puli i nie tylko, a tu Roach'a jeszcze. No Roach'a idealnie siadły. Myślę, że też takim elementem, który wygrał tutaj Blayowi grę, musiało być to, że rozwalił zwiadowcę protoskiego i Nip właśnie faktycznie kompletnie nie wiedział, że to będą Roach'a. Jakby wiedział, no to już by była reakcja na pewno konkretniejsza. 2-1 dla Blaya. Dobra, poszło. Coś takiego nie zasługuje na GG. Nie, no zasługuje, bo taktyka to taktyka. Chociaż na pewno się każdy może też i wkurzyć i nie napisać GG. Ale myślę, że Blaya to specjalnie nie rusza, jak ktoś GG nie napisze. Blay tutaj jednak po zwycięstwo przyszedł. Overlord leci na drugą stronę mapy, próba oczywiście progresuje. O, Blay robi normalną ekspansję, możliwe? Nie, 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 ta drona jedzie w innym kierunku. No ja już nie wiem, ja już się trzęsę. Dzisiaj on teraz co on zrobi? Nie, chyba po prostu zaekspuje w innym miejscu. W taki sposób. Tak, on teraz zafejkował, że gra znowu proxy hacze, ale gra normalną. Czego Nip nie wie. Nip cały czas chce w razie czego blokować, ale jednak strach o to, że jest kolejny 12 pool silniejszy. Ja myślę, że na ostatniej mapie na pewno Blay zagra 12 poola, chyba że wygra już tu. Tego by się nikt nie spodziewał. Nie no, nie mów, że... Aha!
No, takie jest właśnie granie na Blaja. Ej, wydaje mi się, że to jest otwarcie jednak dające przewagę Blajowi. No bo on sam swoją ekspansję normalnie zagrał. No tutaj jest co prawda problem. No też małym minusem mogą być adeptki, jak one tutaj się zakręcą i dużo zrobią, bo faktycznie takie duże opóźnienie jest na ekstraktorze i na spawning poolu. Ale... no Protoss potem będzie mieć słabszą perspektywę. To jest jednak Blaj, nie? Otworzył ekonomicznie i jeszcze przyblokował ekspansję rywalowi haczą. Jestem mega ciekaw, co z tego się urodzi. A, Blaj chciał znowu postawić kolejną bazę, ale już NiP był na pozycji, żeby jego w końcu ktoś zablokował. Nice. A jest robo. I to robo jest naprawdę interesujące, bo to może będzie jakaś powtórka z tego, co NiP zrobił Blajowi na pierwszej. Na pierwszej? Chyba mapie. No wiecie, na Light Shade, że ta kontra. Immortal, robo. Warp Prism. I trochę jednostek z Warp Gate'a. Bardzo ważne, że drona padła. Ona nie zobaczyła robo. No nie wierzę. Po prostu nie wierzę w to, co widzę. Zrobi gateway i nie będzie Nexusa. Jeszcze mu gaz zajumał. Ja mam wrażenie, że NiP na tilcie tu gra. On się chyba wkurzył. No, nie mogę. Co tu się dzieje w tej grze? Psycha siada wszystkim już, a już najbardziej NiPowi. Co tu się dzieje? Lingi lecą na kontrę, ale tu kontra będzie bardzo trudna, bo jest pełna barykada. Jak na moje, to Blaj to powinien wygrać, jak będzie robić wojsko i rocze. Chyba nawet dobrze byłoby z jego perspektywy rozwalić sobie tę bazę, chociaż no on po prostu nie wie jeszcze, co jest grane, ale... Bo, no nie, no w sumie trochę dużo widział. No, robimy wojsko z perspektywy Blaja, to jest pewniaczek. I chciał biec. O, ale w sumie tak, można uratować War Priest, bo myślałem, że straci. A tu nie, spokojnie. Bardzo ważny creep tumor, jeszcze nawet tutaj może by się jakiś przydało, chociaż też energia na królowych pomoże w obronie. Transfuzję można rzucić. Dobra, NiP wysyła wszystko na atak. Wydaje się, że Blaj zatriumfuje, jeżeli się tylko obroni. O, i ładne wejście na sentry i na adeptki. Wybiega Blaj bez żadnych trudności. No ja bym łapałbym te adeptki, póki się jeszcze nie ustawiły między minerałami. I to wszystko oznacza oczywiście osłabiony atak. Boże, NiP ma jedną bazę na 3 Blaja. Wiadomo, że jeszcze nie ma takiej produkcji Ukrainiec, jaką można mieć na 3 bazach, bo to tylko 27 dron. Ale jedno jest pewne, jak Blaj się obroni, to NiP wychodzi. On opuszcza już lokal, on się już nagrał w europejskim turnieju z Blajem. O, kochany. Przecież to jest piękna miazga. Nie no, Blaj to jest jednak wirtuos. Brawo dla tego pana z proxy haczą. Cud. Po prostu cud. Z drugiej strony bardzo żałuję, że nie zobaczymy klem kontra NiP. Chyba, że Lambo wygrał. Ale wątpię. Nie, oni chyba jeszcze grają. No tak, bo Blaj zrobił taką ekspresową rundę, że tamci jeszcze toczą mecz, mimo że my zaczęliśmy chyba 10 minut po drugim półfinale. Nie no, piękna sprawa. No, Klem 2-1 ma z Lambo i grają właśnie teraz kolejną mapę. Także prawdopodobnie za chwilę Blaj Klem w finale. Klatka była zamykana na klucz, ale drzwi się popsuły. O, Morte, sorry, tutaj ten bot za wiadome słowa. Ban, unban.
Dobra, no co za półfinał magiczny. Brawo, Blaj. GG.